W poprzednich odcinkach polna bestia Slayer ukradł miecz, który Roll ukradł mrocznym warriorom. Przez to Slayer został zaatakowany w mieście przez jednego z mrocznych warriorów. Dzięki pomocy najlepszego kowala w mieście udało się pokonać czarnego maga. To zwróciło uwagę Velomatri Marksusa, który postanowił spróbować zrekrutować Slayera do gildii łowców pieniędzy. Zanim to jednak nastąpiło, Slayerowi udało się obrazić najlepszego kowala w mieście, który ze swojej irytacji postanowił wyjść z miasta. W trakcie tej rozmowy Velo został okradziony przez kultystę z kultu tańczącego stawu. W międzyczasie Bulior wysyła Rolla i Camilla na poszukiwanie Slayera i skradzionego miecza. Ty głupi automacie na napoje oddawaj mi hajs. Nie dość, że mnie nie dałeś Pepsi, to jeszcze teraz mojego 5 złocisza nie chcę oddać. Aleś spierdalaj, nie robię głupi. Nie dość, że MNL to jeszcze grzesznik. To ty słupie pierdolone, a ci zaraz zrobię koźwa grzejnik z tej czapki twojej głupiej. Hehehe, na twoim miejscu bym nie próbował. Złama się. Gmark. To była jedna z bardziej osobliwych rzeczy, jakie dzisiaj widziałem. W sumie jak teraz o tym myślę, to była jedna z bardziej osobliwych rzeczy, jakie widziałem kiedykolwiek. Rol, nawet nie uwierzysz, jaką wiewórkę żem widział. Była taka wileka i czerwona i taka szybka, że robiła wziuni wziom z gałęzi na gałąź. To nie była wiewiórka, a moja pięść, jak nie przestaniesz pierdolić. Sam słyszałeś, że Bulior chce, żebyśmy szybko znaleźli tego rudzielca. A właśnie, Rol, w sprawie Buliora. Jesteś pewien, że nie ma on żadnych problemów z tym, że wzięliśmy te zbroje bez pytania? Hehe, ależ skądże. Nie chce mu się nam płacić za wszystkie te misje, które dla niego zrobiliśmy. To uznajmy, że ten nowy ekwipunek jest naszym wynagrodzeniem. Hehe, o, to dobrze, bo nie chce zostać złodziejem. Kamil, ty to jesteś geniusz. Absolutny geniusz. Absolutnie. Ile razy mam ci powtarzać, że się na to nie zgodzę? Cholera, przez te nasze pogaduszki pewno zwróciliśmy czyjąś uwagę. Może to po prostu jacyś przechodnie, ale nie możemy ryzykować, trzeba się ukryć. Kamil, co ty na bogów odpierdalasz? I jak to, co chowam się? Inność, co ja ci takiego zrobiłem, żeby sobie na to zasłużyć? Hej, nie w to nie mieszaj. To twój stary spierdolił mnie. Falit, ale naprawdę chcesz mi powiedzieć, czego nie lubisz, bo ten ci nie zapłacił pieniędzmi, a specjalnym kuponem, który ty sam rozdawałeś, przecież to ty tutaj schrzaniłeś, a nią. Jack, tutaj nie chodzi o pieniądze, tutaj chodzi o szacunek dla sztuki, jaką jest kowalstwo. Ale czy mu się przypadkiem zbroja nie rozleciała? To jego wina, że nie jest wystarczająco silny, aby móc się ruszać w zbroi wzmacnianej cementem. Falit, ty sobie nie zdajesz sprawy, jak okropny to jest argument. A tak poza tym, to czy ty w ogóle wiesz, dokąd my idziemy? Tak, jak najdalej od tego udzielca z obsesją na punkcie przerośniętych chrząszczy. To było nad wyraz intrygujące, ale hej, przynajmniej dowiedzieliśmy się, że nasz polna bestia Slayer był w mieście. Wystarczy, że popytamy straży i... Kamil, teraz to już trochę za późno, żeby sobie znaleźć lepszą kryjówkę. Kamil, to ty... Ech, oczywiście, że to nie mogło być tak proste. Hehehe, hello madafaka. Nani korewa. No dalej, wyłaźcie, wiem, że jest was tu więcej. Nasz klient. Nasz pan. Ha.
Nie ma to jak jeść drugi obiad na kolację przed obiadem po śnia daniowym o 19. Dlatego też nie należy karmić orłów nasionami wytworzonymi z ciekłego uranu, bo mogą potem zacząć atakować cię z wentylacji. Mam nadzieję, że zgadzasz się ze moją opinią, Martwecjuszu. Nie pytajcie, sam nie wiem, jak do tego doszło. Ach, uwielbiam nasze wtorkowe zebrania na placu. Panuje tutaj taka swojska i przyjazna atmosfera. Czyż nie mam racji, Impostorcjuszu? Na Innosa. Z każdym dniem to miasto staje się coraz to bardziej absurdalne. Przepraszam pana bardzo. Wie pan może, co się tutaj na koronę króla odpierdala? Ach, to jest rzekomo jakaś nowa grupa religijna. Ech, znowu jacyś kultyści. Co oni wyznają tym razem? Po raz to setny jakiegoś demona? Czy to kolejnego podrobionego wybrańca bogów? Albo ten przeklęty zielony ser? Błagam tylko, żeby nie znowu szczuro ludzi. Albo lepiej tego przeklęcie podejrzanego pana menedżera. Baba boy. Ten tego, no jak rozumiem, to nie jest to żadny z powyższych przykładów. Oni tutaj wyznają jakąś giwającą się kałużę. Sokowa? Panie Welo, tam jest ten złodziej pana rzeczy, której nie chce mi pan wyjaśnić, czym jest. Moi ukochani bracia i e-bracia, oto jest i narzędzie, które pozwoli nam uwolnić naszego kochanego boga tańczącego stawu. Tańczący staw. Dobra, to ma więcej sensu niż giwająca się kałuża. Chociaż w sumie to nie. Oba są tak samo głupie. Dobra, wiemy chociaż, kto ma bulwę, więc teraz musimy obmyślić plan działania. Bo z doświadczenia wiem, że tak po prostu nam jej nie dadzą. Moglibyśmy na przykład ich śledzić, aż dojdą do swojej kryjówki, a potem moglibyśmy przebrać się za snopki siana i zabrać im moją runę. Albo lepiej, niech jeden z nas dołączy do ich kultu i przez parę miesięcy buduje sobie u nich reputację, aż do momentu, kiedy będzie ją miał na równi z ich liderem. Przepraszam, poczekaj bardzo na pojedynek o przejęcie dowodzenia. Proszę pana, czemu będzie się zmierzać? Proszę pana, czy mógłby pan spojrzeć, co robi pana? Potem rąbanie drewna i wspinanie się na drzewo, a na koniec pojedynek taneczny. Kolejna na tylko. Z czego ty masz tę swoją puszkę na konserwy zrobioną? Mieszanka ty pani tu z starą nierdzewną, dzięki czemu jest zaskakująco twarda i lekka. Chuja mnie to obchodzi. To, co niby ode mnie chcesz, a korwa, to że twój rudy bęcwał właśnie okłada księdza. Co masz niby na myśli przez okłada księdza, o korwa? Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Normalnie zwykła runa teleportacyjna nie może sobie pozwolić na chwilę drzemki. Ła-a. Panie Welo Matrimarksusie, mam tą rzecz, co ją panu ukradziono. Chłop ma entuzjazm i talent, ale zero świadomości o konsekwencjach swoich akcji. To co teraz, panie Velomatrimarksusie, idziemy zapolować na polne bestie? Nie, najpierw to musimy stąd uciekać, zanim wszyscy zdążą przetrawić, co się właściwie tutaj stało. A potem będziemy musieli się dowiedzieć, dlaczego w ogóle jest im potrzebna moja bulwa. A panie Velomatrimarksusie, według moich obliczeń, na naszej drodze stoi z 15 przeciwników, co oznacza, że mamy przewagę liczebną. Nie musimy walczyć, po prostu użyję bulwy i nas stąd wyteleportuje. O nie, nie, nie. Nikt się nie będzie nigdzie teleportować. Słabicjuszu, czy nałożyłeś niwelizator magiczny na jej borownę, tak jak cię prosiłem? Niwelizator magiczny. To zaklęcie pozwalające magowi na tymczasowe wyłączenie runy jego przeciwnika. Aby to jednak zrobić, mag musi mieć bezpośredni kontakt z runą swojego wroga. Jeśli uda mu się to zrobić, runa zostanie wyłączona na 5 godzin.
Tak, mistrzu Regowiczu, zrobiłem dokładnie tak, jak mi kazałeś. A teraz, mój mistrzu, pozwól mi się zemścić na tych grzesznikach za przerwanie naszego wtorkowego spotkania. Nie ma takiej potrzeby, Sławicjuszu. Ja już dokładnie wiem, co zrobimy z tymi grzesznikami, Belomadry Maxusie oraz Jam jest polna bestia z Lajer. Mniejsza, za to co wyrządziliście mi i moim braciom i braciom. Zostaniecie złożeni w ofierze naszemu bogowi, tańczącego stawy. Ani kroku dalej, no chyba że chcesz, aby twój towarzysz wykrwawił się jak truskawka. Dobra, to czego od nas chcesz, ty diabelski kominiarzu? Masz pamięć Amedy czy co? A to pewno przez moje nowe wdzianko. Chwila, moment, ja cię kojarzę. Ty jesteś tym całym galarciorzem od Mrocznych Warriorów. Gratuluję szybkości twojej pamięci. Jeśli chcesz ten cały słoik z musztardą, to może być z tym problem. To już przy okazji. Teraz jednak zależy mi na czymś o wiele ważniejszym. Widzisz, przeanalizowałem twoje ostatnie kradzieże i wywnioskowałem, że musisz dla kogoś pracować. Nie no co ty, przecież ja to uwielbiam zbierać złom. Dlatego jeśli nie chcesz, żeby coś się stało twojemu towarzyszowi, to masz mnie zaprowadzić do twojego szefa. Masz na myśli Buliora? Buliora? Wy pracujecie dla człowieka, który nazywa się Bulior? Cholera, aż mi się smutno zrobiło na myśl, że ktoś mógł tak nazwać swoje dziecko. Mówi to ty po imieniu, które dosłownie się tłumaczy jako lud. Ej, ty faktycznie. Mao, nazywam się tak, bo pochodzę z pustynnej krainy i moja matka nazwała mnie tak po rzeczy, o której zawsze marzy. Zaraz, to ona cię nie powinna nazwać jak Ua czy coś, bo wiesz, ludzie na pustyni to raczej myślą o tym, żeby mieć wodę. A co to zmienia? Może od zawsze marzyła, żeby spróbować włożyć zimnego loda do swoich ust? O kurwa mać, ona nazwała go penis. XD. Co, to wcale nie tak. Moja matka była słuszką i nie nosa. Ona w życiu nie miałaby czegoś takiego na myśli. A tak, poza tym moje imię to jest dokładne tłumaczenie słowa na odcinek. Tutaj żadno. Ha. Penis. Ha. Pomógł nasze lokalne pościele. Dzięki swojej wierze. Kurwa, ty chuju. Wiesz co, może jednak mnie zaprowadzisz dopiero po tym, jak dam ci w mordę. Obawiam się, że mam trochę inne plany. Myślisz, że dasz radę uciec dzięki tak badziewnej sztuczce? Przecież ta twoja mgła jest przezroczysta i cię doskonale widzę. O korwa z nim. Dobra, mam korwa tylko jedną szansę, żeby się to udało. O inno się proszę, dodaj mi siły. Haha, mało, sorry kiddo, ale ja ci pomóc nie mogę. Wielkie dzięki, korwa, jak grzesznika to zaraz pierdolnie, a wiernemu wyznawcy to pomóc nie chcę. Hehe, no sorry, ale ja zasad nie wymyślam. Właśnie, że korwa wymyślasz. Dobra chuj, jak zawsze muszę na sobie polegać. Dobra, no to lecimy z tym. Kamil, czy wszystko w porządku? To było zajebiste. No i to wszystko oczywiście dzięki mnie, hehech. Dobra, panie Galareciusz, nie wiem po co się chcesz spotkać z naszym szefem, ale od razu ci mogę powiedzieć, że nie będziemy za bardzo kooperatywni. Buha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 h
jakiegoś planu B? Your face, your ass, what's the difference? Muha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 h
wróciliśmy do punktu wyjścia, tak więc mam nadzieję, że bez większych przeszkód dać radę zaprowadzić mnie do swojego szefa. Muha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 h
Radujcie się, moi bracia i siostry. Proszę biskupa, ale tutaj nie ma żadnych kobiet. W takim razie, radujcie się moi bracia. Dzisiaj przyszedł dzień zadowoleniem naszego bóstwa, naszego pana i władcy, naszego czcigodnego boga tańczącego stawu. Ale zanim zaczniemy ceremonię, pozwólcie, że zaprezentuję sponsora naszego dzisiejszego spotkania, czyli umiejętności dzielenia się VIP. Cholera, co mi przyszło do głowy, żeby od razu nie spierdzielać z tamtego placu? Jasny gwint, nasz ekwipunek leży tam. Tylko jak do cholery mam się do niego dostać? Ech, myśl Welo, myśl, co by teraz zrobił twój mistrz. Panie Welo, ja mam plan. Tylko trzeba odwrócić jakoś ich uwagę. To jest naprawdę super plan niezawodny z rekomendacją u 9 na 10 planotwórców. No dobra, ufam ci, partnerze. No dobrze, koniec tego sprzedawania się. Velomatri Marksus zostanie złożony w ofierze jako pierwszy. Hehe, spokojnie przyjacielu, umiem sam chodzić. Hehe, to dobra okazja na odwrócenie uwagi. Ej, cholera, to ma być niby jakiś żart. W czymś problem? Może twoja stuletnia pamięć już zaczęła szwankować, ale kiedy mnie tu targaliście, było mi obiecane, że zostanę złożony w tańczącym stawie. A co dostaję? Zwykły staw. Stawisz jest zmęczony, dlatego się nie buję. Cholera, za takie traktowanie to poproszę zwrot pieniędzy. Ale nasze usługi są darmowe. Że co, to ja poproszę o spotkanie z menedżerem. No tak się składa, że to ja. O co chodzi? No więc ten tego... Nani. Nazywam się Magiczny Broni Pilnowacicius i jestem najlepszym pilnowaczem magicznych broni, jakie widział ten świat. Chwila, że co? Wiesz co, za mało mi płacą, żeby z tobą walczyć, dlatego wezmę i sam się zrzucę z klifu. Panie biskupie, jeden z zakładników właśnie się odzakładnikował i stoi za panem. Nabel jara, Józef, coś ty sobie znowu ubzdurał. No i co, Józefie? Pewno znowu miałeś jakiegoś rodzaju zwidy, bo to niemożliwe, by ktokolwiek dał radę prześlizgnąć się moim ludziom. Panie biskupie Ergowiczu, ja już lecę pana uratować. No cóż, przynajmniej to mamy z głowy. Teraz mieć nadzieję, że nikt z jego przydupasów nie będzie chcieć, jasna cholera. Hm?
My mordercy. To są mordercy. Mordercy biskupa. Toż to nie może pójść płazem. Oni wszyscy myślą, że to oni ich zabili, a naprawdę to prawdziwym mordercą były wróble nakarmione ciekłym uranem. Czyż nie mam racji, Marciusiuszu? Ale bym se teraz wpiedolił takiego kepca. No normalnie no. Muhahahaha, wy głupi śmiertelnicy, właśnie wykonaliście mój przebiegły plan przejęcia władzy na tą bandą nieudaczników za mnie. Dzięki wam nie muszę marnować swego jakże wartościowego czasu na walki z jakimś tam drugorzędnym magiem. I teraz będę mógł roznieść mą mroczną influencję na cały obszar tej wyspy, a potem na cały kontynent aż do samego Księżyca. Wszyscy będą prosić mnie o oszczędzenia swego życia, a ja za każdym razem będę go ich pozbawiać. I tak przez wieki wieków, aż do momentu, kiedy prawnuki prawnuków będą sobie opowiadać o mnie historię, czyli o starożytnym czarnym przewidzielu Dark Mocy Longu. Pomijając fakt, że raczej nie kwapią oni inteligencją, to ich liczba jest nadto imponująca, a przez to chcę powiedzieć, że raczej nie damy rady ich wszystkich pokonać. Spokojnie, panie Velo. Przecież panu już mówiłem, że mam plan. Wow, nie mogę uwierzyć, że częścią twojego planu było wysłanie jednego z kultystów w kosmos, po czym miał wrócić jako asteroida i ich wszystkich rozpierdolić. Hehehe, bo widzi pan, nie było. W każdym bądź razie w końcu jest już po wszystkim. Teraz będziemy mogli się na spokojnie przeteleportować za pomocą mojej... Kurwa Maciu, wiedziałem, że o czymś zapomniałem. Czy mi się zdaje, czy on urosnął o jakieś 30 cm? Spokojnie, panie Velo, to jest tylko jakiś spróchniały dinozaur, więc nie sądzę, by był w stanie coś nam zrobić.